W dzisiejszym odcinku zobaczysz, jak GPlay i Laki skraftowali niesamowity przedmiot, dzięki któremu ich nogi znacznie się wydłużyły. Dzięki temu będą mogli szybciej biegać, wysoko skakać i dosięgać do miejsc niedostępnych dla normalnych ludzi. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz kciuka w górę i serdecznie zapraszam do oglądania. Yo, siemano, z tej strony GPlay i jak widzicie, na naszym serwerze spadł śnieg i pojawił się tutaj taki trochę świąteczny klimat. Zobaczcie, mam w ogóle teraz wyzwanie, muszę przystroić cały domek, mam tu pełno różnych ciekawych, słuchajcie, dekoracji i czekam na mojego przyjaciela Lakiego, który ma mi pomóc i ma przynieść tutaj drabinę i będziemy gdzieś tam wysoko montowali lampki, także mam nadzieję, że będzie normalnie wypasiony tutaj świąteczny domek, najlepszy domek po prostu na serwerze, także GPlay! Co jest, Laki? Jesteś już? Masz drabinę? Co tam, byczku? Jestem, chodź, muszę ci coś pokazać. Nie mam drabiny, ale chodź tutaj, zobacz. No, co jest, stary? Co masz? Zobacz to, zobacz to! Ej, co to jest w ogóle za itemek? To jest połączenie normalnie bucików i spodni? Serio? Tak, dzięki tym można wysoko skakać i można normalnie bez drabiny można wysoko zawiesić ozdoby świąteczne. Ty, czyli wtedy nie będzie potrzebna drabina? Poważnie, ale co, nogi się wydłużają tak wysoko, czy co? Tak, nogi się wydłużają, możesz wyżej dosięgnąć, wyżej skakać i wszystko lepiej jest. Dobra, no to stary, idziemy to robić. O, jak będziesz mieć urodziny, to ci takie coś wywieszę. To chyba GPlayce się pomyliła ta dekoracja na ten. Byczku, ja tylko pozdrowię najnowszych subskrybentów, zaraz powiesz, jak to się kraftuje. Także ja serdecznie pozdrawiam Szybkiego Chłopaka, Stand-Off 2, Brendolinski, Kloco Księżnik oraz Aleksandrę Werenczuk-Kinz. A jeśli wy chcecie pojawić się na tej liście następnym razem, wystarczy, że klikniecie subika, do tego dzwoneczek i możliwe, że to wy będziecie następni. Jak tam, Laki? Jak to się w ogóle kraftuje? Co my potrzebujemy? Słuchaj, potrzebujemy trochę sporo diamentów, bo aż 42 pary spodni diamentowych potrzebujemy, żeby zrobić to właśnie. Stary, czyli na jedną taką parę to będziemy potrzebowali 7 diaksów razy 42. Wow, 10 staków diamentów potrzebujemy, choć może pożyczymy od Pro, co? Ty, właśnie Pro mi wisi kasę i wiesz co, i podobno mi już szykuje diamenty. Gdzieś powiedział, że z tyłu za domkiem ma. Ty, w ogóle GPlayka auto zabrała, także w sumie podbijemy tutaj do Pro na szybkości. Wiesz co, możemy tutaj w ogóle cały serwer w ozdobach świątecznych też, wiesz co, uporządkować trochę, tak przyozdobić, żeby był taki fajny świąteczny klimat. Ja mam tutaj auto, zobacz. Wow, fajnie. Ja, widzowie, mam w ogóle do was pytanie. Napiszcie w komentarzu, czy u was też już jest śnieg, czy już macie taki klimacik świąteczny, czy jeszcze to nie ten czas i za wcześnie jest troszeczkę. Możecie dać znać w komentarzu, a my lecimy szybko po diamenty i zobaczymy, czy da się stworzyć ten przedmiot, o którym Laki mówił, czyli takie spodniobuty. Także chodź, idziemy. Ty, ale zobacz, Pro już przystroił, też ma jakieś ozdoby świąteczne. Też ma normalnie, patrz, ja mu jeszcze tutaj coś dorzucę, bałwana mu normalnie. Pro, jesteś może w domu, masz dla GPlaya diamenty? No, Pro w ogóle nie wiadomo, czy on jest w domku. Pro, halo, jesteś tutaj? Ty, żeby mu zimno nie wleciało. Ej, czekaj, ej, tutaj coś jest. Zobacz, zobacz, zobacz! Diamenty dla GPlaya. Ty, czyli on mi tu przygotował. Jeszcze to przyozdobimy świątecznie. Masz kilo flaki? Mam, już to otworzyłem. I co tu mamy? Stary, ile diamentów on mi tu normalnie przyszykował, tyle pożyczył, nawet się nie spodziewałem tego. Dobra, dawaj, bierzemy po połowie i spróbujemy dzisiaj skraftować, widzowie, ten przedmiot. Myślicie, że to w ogóle możliwe? Mi się wydaje, że tak. Liczę na Lakiego, że on normalnie tutaj... Skąd w ogóle masz te informacje, Laki? Może byś się podzielił tutaj? Słuchaj, dowiedziałem się z telewizji, oglądałem taki program i widziałem, że ludzie mają takie wysokie nogi, takie jakby na szczudłach chodzili. Dobra, to gdzie to robimy, co? Jak jest plan? Tutaj chodź, mam specjalny pokoik taki tajny, żeby nikt nie patrzy tam. To twój domek w ogóle jest tutaj obok Pro? Poważnie? Tak, chodź. Ej, czekaj, bo on patrzy, tutaj jest zejście. Ej, dobra, to możemy się jakoś tutaj, wiesz co, skradnąć. Dawaj, czołgamy się może jakoś, czekaj. Ja tutaj się normalnie może czołgnę. Nie wiem, czy mi się uda, ale dobra, dawaj, szybko. Jestem już na dole. Dobra, wow, dawaj, ja też chodzę, okej. Lecimy. Ej! Laki, a więc to jest crafting, tak? Czyli 42 pary spodenek. No dobra, stary, ale co, mamy taki duży crafting? To się... A, to się w skrzynce tu kraftuje tej? To jest jakiś specjalny crafting. Czekaj, bo tu się tutaj nałożyło. Okej, czyli czekaj, ty. Tutaj już niewiele ci brakuje, Laki. Poczekaj. Ja tu szybko skraftuję ci, wiesz co, parę tych spodenek. Dorzucę ci trochę diamentów może, co? Dobra, słucham. Czekaj, mam, stary, dużo diaksów. Poczekaj. Zrobimy tu jeszcze i tutaj. Ty, bo ja nie będę mieć zaraz miejsca w ogóle. Weź jeszcze ode mnie mnie trochę diamentów, bo nie mam tyle miejsca w ogóle, Laki, wiesz co, na te spodenki. Jasne, wezmę, oczywiście. Dobra, także mamy, słuchajcie, tyle. Zobaczymy, słuchaj, ile brakuje jeszcze. Czyli potrzebujemy tu ułożyć i jeszcze tutaj normalnie tylko 6 jeszcze spodenek. Ty, mam 6, Laki, także co, myślisz, że to zadziała? Jak to tutaj wsadzę, to się stworzy ten przedmiot? Tak, jasne, uda nam się. Dawaj, bo już się nie mogę doczekać. No dobra, to próbujemy, widzowie. Trzymajcie kciuki, a my spróbujemy skraftować ten dziwny przedmiocik. Okej, także słuchajcie, jeszcze 3 pary spodni, czyli raz, 2 i ostatnie moje słowo, słuchajcie, 1, lecimy. Ej, gdzie ta skrzynka zniknęła? Ej, Laki, widziałeś? Ej, zobacz, jest ten przedmiot, widzisz to? Ty, stary, wow. Normalnie... Ej, to normalnie zajmuje dwa prawie miejsca w ekwipunku. Ja nie mogę, tu, Laki, dawaj, teraz ty musisz sobie to skraftować. Masz jeszcze te skrzynki magiczne w ogóle. Ty, to czekaj, to ja tutaj stworzę, skraftuję i zaraz chyba dołączę. No czekaj, dawaj, o, jeszcze nie zostało mi spodenek do zrobienia. Ja nie mogę, ty musisz 42 pary. Weź sobie tą skrzynkę do kraftowania w ogóle, ustaw, mordeczko, żebyś tutaj mógł sobie to w ogóle zrobić. 42 pary spodni, to powodzenka. Masz tyle diaksów, jak coś, to ci jeszcze kopsnę trochę. Tak, trzymaj tutaj. Mam. Dobra, to rób to, a ja idę w ogóle na górę, słuchajcie, przymierzyć te spodenki, bo tak naprawdę Laki mówił, że nogi są jak szczudła, także nie wiem w ogóle, czy tutaj jest nie za nisko. Ty, ktoś tu jest w ogóle, jakiś koleś nas szpieguje. Dobra, musimy stąd szybko wyjść, słuchajcie. Dobra, może nas nie zobaczy i postaramy się ubrać w ogóle ten itemek, słuchajcie, na siebie. Także patrzcie, jak to w ogóle wygląda. Widzieliście coś takiego? Połączone normalnie buty ze spodniami w Minecrafcie. Także okej, ubieramy. 3, 2, 1... Ej, normalnie, ja nie mogę, promie tu GPlay, udało mi się, jest, udało mi się. Nasz stary w ogóle Pro się chyba obraził. Ty, Pro, przecież to były dla mnie diamenty. Przecież masz diamenty, zostawiłeś dla GPlaya i zostaw. Ty, a może on nam zazdrości tego itemku, Laki. Dawaj, zwiewamy stąd, idziemy wieszać dekoracje. Dobra, to ja biorę tutaj samochód. Laki, dawaj ten niebieski i zwiewamy na chatę szybko. Okej, dobra. Uciekamy, Pro, w ogóle o co mu chodzi, ty? Przecież zostawił mi diamenty. On chyba, słuchajcie, zazdrości nam tego przedmiotu epickiego, co zrobiliśmy. Także ja już w ogóle nie mogę się doczekać, jak to biorę i zobaczymy, czy moje nogi, słuchajcie, się wydłużą. Także dobra, ja jestem gotowy. 3, 2, 1, odpalamy. Ty, co jest? Jak wysoko widzę. Ej, normalnie... Ty, zobacz, jakie mamy wysokie szczudła, też to ubrałem. Ej, Laki, jakie ty masz nogi, stary, w ogóle jak to wygląda, widzowie, czy wy to widzicie? Na pewno widzicie, głupie pytanie, ale ja nie mogę, stary, teraz to my dekoracje w całym mieście możemy rozwieszać. Patrzcie, normalnie, widzowie, jakie mamy nogi. Mogę tutaj zawiesić takie eleganckie te świąteczne ozdoby. No i co, i mówiłeś, czekaj, w ogóle jak ja tu teraz przejdę, ty, musimy się czołgać. Mówiłeś, że jeszcze jakieś fajne efekty są, tak? Będziemy mogli wysoko skakać, tak, szybko chodzić. Tak, skok i jeszcze może szybkość będzie, no. Ja nie mogę, widzowie, normalnie teraz to układanie dekoracji świątecznych to jest pestka. Normalnie tak wysoko dosięgniemy, że nawet tutaj, jak będziemy chcieli, o, to tutaj coś ładnego możemy rozwiesić. Pyk, 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 cyk, 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 cyk. No i tak to wygląda. Ty, no. GPlayka będzie zadowolona, rozwiesimy tutaj wszystkie ozdoby świąteczne. No, powiem ci, że jestem w szoku, stary, i nie spodziewałem się takich nóg, Laki. A co? To teraz, nie wiem, będziemy mogli brać udział w jakichś zawodach, skok w dal, skok wzwyż, słuchaj, i wygrywać wszystkie zawody. Ale ja, stary, coś nie mogę szybko tak biegać. Jak tego sprinta włączyć takiego, co mówiłeś, że to można jakoś szybciej biegać, tak? Szybciej biegać, szybciej skakać, poczekaj chwilę. Ale ja nie mogę tego sprinta włączyć, stary, normalnie biegam i jakby nie mam tego efektu jakby sprinta. Ty, Laki, zadziałało mi teraz, no patrz. Jak nie masz, i co mówiłem, a nie mówiłem? Odpaliło się, jak wysoko, jak szybko biegam w ogóle. Ty, jak to szybko biegasz, nie mogę cię przegonić. Mogę brać udział w, słuchajcie, zawodach na 100 metrów albo nawet 100 kilometrów. Z takimi normalnie nogami to my mamy przewagę nad innymi. Ty, Laki, patrz, jak wysoko skaczę. Nawet na sam dachu domu można wskoczyć. Kozacko, stary. Ty, GPlay, ja tak samo, zobacz tylko to. No, gdzie jesteś? No powiem ci w ogóle, że, stary, ten przedmiot naprawdę działa. Ej, patrzcie, jak to wygląda. No czegoś takiego nie widziałem jeszcze, szczerze powiem. Niesamowite, niesamowite. Jestem na samym dachu GPlaya. Ty, dobra, mordeczko, ja chyba już udekorowałem ten dom. Ja idę chyba się cieszyć teraz, słuchaj, tymi nogami i pochwalić się na mieście, jak to w ogóle wygląda. Także dobra, wiesz co? to leć, ja tutaj jeszcze zostanę i porozwieszam ci. No dobra, to dzięki, stary, dzięki wielkie. Ja nie mogę, słuchajcie, możemy teraz dostać się, myślę, że bez problemu w najwyższy punkt nawet w mieście, ponieważ możemy teraz parkurować. Żaden problem jest wskoczyć na przykład na jakiś wysoki punkt, tak samo na drzewo, hop i hop, i możemy normalnie gdzie tylko chcemy. Ej, a co to za kotek biedny tutaj w ogóle sobie stoi? Ej, patrzcie, jakiś kot tutaj wlazł i chyba nie umie zejść. Ej, kotku, ty potrzebujesz pomocy? Czy to jest twój dom? Ej, dziwna sprawa, słuchajcie, kot samotny na dachu. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest czyjś kot, czy co. Ej, pomożesz mi? A co się stało, dziewczynko? Zgubiłam kotka. Zgubiłaś kotka? A ja wiem, gdzie on jest, wiesz? Gdzie on jest? Kici, ja cały czas go szukam i nie mogę go znaleźć. Słuchaj, normalnie wlazł ci tutaj na dach, wiesz co, mogę go jakoś ci pomóc ściągnąć. A pomógłbyś mi go ściągnąć? Chodź, kotku, tutaj. A masz jakieś bloki, słuchaj, bo trzeba mu zrobić jakieś zejście, żeby on bezpiecznie mógł się tutaj dostać. Także jakbyś mi jakieś bloki dała, albo tutaj normalnie zrobimy schodki, daj mi bloki po prostu pod nogi, ja to zajmę, czekaj, schylę się tutaj i zrobimy mu, wiesz co, szybko tutaj cyk, schodki, pyk i mamy to gotowe. Idę po twojego kotka, Kici, on ogólnie jak się nazywał? Ma jakieś imię czy nie? Fafik. Fafik, chodź tutaj normalnie. Kici, Fafik, chodź tutaj do nogi. Chodź tutaj za mną, Fafik. Okej, wiesz co, ja w ogóle tutaj... Widziałeś, jakie mam wysokie nogi? Normalnie potrafię... Ty masz szczudła? Ty jesteś klaunem? Nie jestem klaunem, nie obrażaj mnie od klaunów. Co jak co, słuchaj, mam specjalne itemki takie. Mam specjalny przedmiot, dzięki któremu mam takie wysokie nogi. Dobra, to ja już lecę, wiesz? Ty normalnie, chłopak na szczudłach mi pomógł zdjąć kotka, dziękuję! No nie ma sprawy, trzymaj się, hej! Okej, tutaj słuchajcie, bałwana na środku ulicy rozkładamy. Patrzcie, ile śniegu normalnie tutaj spadło. Tak na moje oko to z 20 centymetrów i wiecie co, w sumie moglibyśmy wykorzystać nawet ten potencjał, że mamy takie wielkie nogi, że jak na szczudłach działamy i możemy tutaj świadczyć w naszym mieście usługi na wysokościach i na przykład, nie wiem, ludziom montować ozdoby choinkowe. Myślę, że moglibyśmy to obgadać, słuchajcie, z Lakiem i że to świetny normalnie pomysł na biznes. Ja nie mogę, Laki, a tobie jak tam idzie? GPlay, jak to jest fajowsko! Przed chwilą Franie widziałem, wiesz jak fajnie takie wielkie nogi mieć? No wiem, stary, nawet pomogłem już dziewczynce w ogóle, słuchaj, kotka znaleźć. Co myślisz o tym, żebyśmy tutaj świadczyli usługi, pracę na wysokości na naszym serwerze, słuchaj, dekorowanie, łapanie, wiesz co, kotków z drzew i takie tam po prostu proste prace, co myślisz? Ty, to jest niesamowity pomysł, GPlay, będziemy robić dobre uczynki. Tutaj jest lokal, lokal za darmo. Czekaj, ja się tutaj schylę troszkę, wezmę tą tabliczkę i napiszę tutaj, wiesz co, pracę na wysokościach, ty zadbasz o marketing, idź normalnie, wiesz co, pukaj od drzwi do ludzi i rozdawaj ulotki i powiedz, że świadczymy usługi na wysokościach, takie jak na przykład montowanie lampek i tak dalej. Jasne, dobra, także ja tutaj piszę pracę na wysoko... No leć, Laki, marketingowo miałeś robić. Już lecę, już dzwonię, dryń. Okej, pracę na wysokościach. Laki tu zrobi marketing. Nie wiem, po co on tutaj te drewno rozkładał, słuchajcie, bo to tylko przeszkadza tutaj nam w chodzeniu i się możemy co najwyżej o to potknąć. Także pracę na wysokościach. Ja tutaj będę też zaczepiał w ogóle ludzi, jak będą przechodzili i po prostu nam reklamował nasze usługi. Także zapraszamy, pracę na wysokościach. Możemy posprzątać, poodkurzać na przykład dach i tak dalej, pomalować dach. Ej, tam mamy jakiegoś gagatka, jakiegoś pana. Panie, co tam w ogóle słychać? Może pomóc panu jakoś na wysokościach pracy? Może udekorować domek, co? O, super się składa. Ja potrzebuję, słuchaj, młodzieńcze, zamontować tak wysoko kamery u siebie tutaj, o właśnie. A to pana dom, to ja tutaj nawet już trochę panu przyozdobiłem na święta, widzi pan? Dziękuję bardzo. Mam taką sprawę, bo tutaj jakieś nicponie coś, chyba jakieś rzeczy mi zabierają. Czy mógłbyś mi zamontować parę kamer? O, tutaj no dobra, to daj mi kamery, daj mi wszystko, to ja ci tu bez problemu, panie, wszystko zamontuję, nie ma sprawy dla mnie żadnego problemu, także dobra. Też zaprogramować te kamery, żeby działały. I tam wysoko, żeby oni nie dosięgnęli. Dobra, wysoko, czyli gdzieś tu. O, myślę, że tu jest dobre miejsce. Jak ja wysoko, słuchajcie, normalnie tutaj robię. Dobra, pierwsza kamera, druga gdzie? Ty, chłopaku, masz takie wysokie nogi, długie nogi. No normalnie mam tutaj, chwila, tutaj nie mogę położyć tego. Może wyżej spróbuję tutaj, o, dobra, udało się, cyk. Tu jeszcze programujemy, hop, o. Nie wiem, czy dałem radę zaprogramować, dobra. I co, gdzieś jeszcze? Tu chyba idealnie. Z jednej strony tutaj jeszcze założyć, czy nie? Ostatnią tutaj możesz dać, tak. Dobra. Dobra, myślę, że starczy. Wow, spadłem tutaj na dół, ale już wyskakuję, bo ja tu potrafię mega wysoko skakać. Także proszę pana, ja tutaj panu jeszcze tą tylko kliknę, okej, hop. I proszę, ma pan tu monitorek. Dziękuję bardzo za pomoc, dziękuję, jejku, jak mi pomogłeś, bardzo dziękuję. No, ogólnie nasze usługi są bezpłatne, ale po prostu co dusza po prostu panu podpowiada, żeby po prostu nam zapłacić, to można od ile się chce, może pan proszę, nic nie płacić. Tutaj mam dla ciebie diamenty, dla ciebie jest tak diamentów, proszę. Poważnie? Nie, no to chyba za dużo za taką usługę, poważnie aż tak diaksów? No proszę, pan zaczyna dopiero swój biznes, to ja pomogę w rozwinięciu się. No dobra, to dziękuję bardzo, mimo że mam dużo diamentów, to bardzo doceniam to, dziękuję panu i niech pan poleca nas na przyszłość, naszą firmę tutaj, pracy na wysokościach. Do widzenia. Super, do widzenia. Okej, słuchajcie, ty jeszcze w sumie, jakbym tak profesjonalnie chciał wyglądać, to możemy sobie nawet jeszcze, słuchajcie, cały secik diaksowy skraftować, mamy co prawda dużo diaksów, ty w ogóle może do GPlayki byśmy poszli teraz, i zobaczyli w ogóle, co ona tutaj kombinuje. Także schylimy się, słuchajcie. Czy GPlayka jest u siebie w ogóle w biurze? Na razie jej tutaj nie widzę. Chyba nie pracuje. Lukniemy tu sobie, słuchajcie. Nie ma GPlayki, ona się chyba obija. Ej, wchodzi akurat. Dobra, podlukamy, co ona tu w ogóle kombinuje. O, sobie na komputer wyjdę. O, zobaczcie, GPlayka, GPlayka, tutaj, skradam się tu. Tu jestem. Słuchaj, widzisz tutaj mnie? Pajk, jestem wysoki. GPlayka, słuchaj. No, normalnie już przyozdobiłem domek. Mogę robić, wiesz co, pracę teraz na wysokościach. Masz tu jeszcze jakiś problem, jakieś zadanie dla mnie do zrobienia? Jasne, czekaj, już wychodzę. Dobra, no to dawaj. Powiesz mi tutaj, o co chodzi. Ja nie mogę, kozackie normalnie, że możemy w ogóle tak szybko biegać, słuchajcie. I takie normalnie kroki wielkie stawiać. No, co jest, GPlayka? GPlay, słuchaj, tutaj na daszku tym są śmieci. No, pełno śmieci. Czy mógłbyś mi zabrać je? To pacjenci tak śmiecą, normalnie z góry zrzucają te śmieci tutaj na balkon, poważnie? Tak, właśnie tak, dziękuję ci za pomoc. No nie ma sprawy, słuchaj, GPlayka. Masz, wiesz co, ja teraz diamenty dla ciebie mam. Co masz dla mnie? Diamenty. O, diamenty, słuchaj, ale w ogóle, słuchaj, ja te usługi tutaj dla ciebie to za darmo świadczę. Chociaż wiesz co, co prawda, zrobiliśmy nową firmę i chciałbym, żebyś też nas reklamowała. Jak ktoś będzie z twoich pacjentów potrzebował pracy na wysokościach, to ja normalnie się piszę tutaj, GPlayka, bo patrz, jakie mam nogi. Takie kroki mogę stawiać. Z Lakiem zrobiliśmy kozackie itemki, teraz pomagamy ludziom w mieście, wiesz? Ja cię bardzo dobrze! No, normalnie, to ja będę leciał, bo nie wiem, czy klienci następnie mnie potrzebują. Trzymaj się, GPlayka, miłej roboty. No, papa. Okej, słuchajcie, także pomogliśmy jeszcze GPlayce. Ciekawe w ogóle, czy Laki przynajmniej tutaj jakichś klientów zachęcił w ogóle, żeby z naszych usług korzystali, bo na razie ciężko jest rozkręcić, słuchajcie, tutaj biznes na samym początku. Na razie tu nie widzę w ogóle żadnych potencjalnych poza tym klientów. Czy chce ktoś pracy na wysokościach, jakąś pomoc? Tanie pracy na wysokościach. Ja chcę, przepraszam, tutaj. Tak, pan policjant? Policja potrzebuje jakiejś pomocy? Potrzebuje, bo za niedługo jest 6 grudnia i Mikołaj chce dać dzieciom prezenty, a prezenty ktoś ukradł, nie ma prezentów. A, no tak, a co, kto ukradł w ogóle? Nie wiem, trzeba znaleźć. Gdzieś tutaj są, chyba w tamtą stronę są jacyś ludzie, którzy zabrali prezenty. A gdzie były te prezenty w ogóle, panie? W ogóle gdzieś tutaj te prezenty, skąd zostały w ogóle skradzione, co? Spod choinki. A, spod choinki. A gdzie jest ta choinka? Tam przy centrum handlowym ta największa choinka, tak? W mieście? Tak, ja ale zaraz tutaj sprawdzę. Tamtą stronę chyba powinni gdzieś zanieść te prezenty. A, dobra, czyli tutaj, słuchajcie, jest bilet wstępu za 100 zł, co? I można było tutaj na kolanka do Mikołaja za 100 zł i dostać prezent. Tu zakładam, że były, słuchajcie, te prezenty niby pod choinką. Dobra, panie, no to ja się postaram tu rozejrzeć, jestem wysoki, tu na dachu na pewno nie ma. Okej, ale tutaj są jakieś prezenty. Proszę tutaj coś znaleźć, dobrze? Ale jakiś prezent znalazłem tutaj, panie, jeden. Patrz, tam jest drugi, porozsypywały się w ogóle te prezenty komuś. Możliwe, że ktoś je zawinął i po prostu mu się tu rozsypywało. Tam jest następny, one gdzieś tu prowadzą. Zaraz to załatwię, panie władzo. Okej, także pomożemy, słuchajcie, policji odnaleźć skradzione prezenty. Normalnie na razie jakby ktoś tutaj... Ej, tu jest pełno prezentów. Cała normalnie masa prezentów. Dobra, tutaj też bierzemy. Ej, nieźle ktoś tutaj... Co jest Lakim? Masz jakichś klientów już? Reklamowałem już zapukałem do wszystkich w drzwiach. I co? I ktoś był zainteresowany w ogóle? Jasne, jutro już umówionych mam 3 klientów. Kozacko, stary, teraz idziemy, mamy tutaj zlecenie od policji, musimy znaleźć złodzieja prezentów, a jako my potrafimy wskakiwać na takie wysokie punkty, jak ten, to zobacz, możemy zobaczyć, że tutaj te prezenty idą. Tutaj są prezenty, na drzewach są. Tam idą, ty, te prezenty gdzieś tu prowadzą, Laki, one gdzieś tu prowadzą i ktoś się tutaj chyba pogubił, wiesz, tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, czekaj, tutaj są, Laki. To są jacyś normalnie, wiesz co, rabusie chyba. Oni tu wszystko, wiesz co, ukradli. Co ty mówisz? Ej, słuchajcie, mam takie pytanie, czy wiecie może kto zabrał te wszystkie prezenty? Kto zabrał prezenty w ogóle? To wy zabraliście prezenty. Ej, zostawcie normalnie Lakiego. Laki, GPlay, oni mnie tutaj oni mają więcej tutaj prezentów. Dawaj, zobacz normalnie, tylko weź ich, słuchaj, na siebie, ja szybko zabieram te prezenty, damy sobie radę. Masz jakieś w ogóle coś do obrony w razie co? Dasz radę? Choinkę dam radę, dam radę, ty się zajmij prezentami, ja dobra, się stary, nimi zajmę. Dobra, to biorę, nie ma tylko miejsca w eku, za dużo diamentów, słuchaj. Ja wezmę je. Dobra, to dawaj, bierz szybko i zwiewamy. Bierz szybko i zwiewamy. Ej, zostawcie Lakiego, zostawcie go. Laki, dawaj. Szybkie wszystkie prezenty bierz i zwiewamy po prostu odłożyć się na policję. Ej, już, szybko, słuchajcie, lećmy! Ja nie mogę, patrzcie jakie rabusie. Dawaj im jakąś foteczkę zróbmy. Ej, ja mam tutaj kamerę w ogóle, kamerę dostałem od tego pana. Zamontuję tutaj, aj, nie mam monitora. Dałem temu panu, ale tu się możliwe, że nagra. Ja mam monitor! Dobra, będziemy mieli, słuchajcie, dowód, jak tam później weźmiemy tą kamerę. Tu mam nadzieję, że się te nagrania nagrają i będziemy mieli dowód na policję. Dobra, także idziemy odłożyć te wszystkie prezenty. Odzyskaliśmy je i myślę, że teraz nie będzie żadnego problemu. Słuchajcie, pomogliśmy policji, nawet jak nam nie zapłacą, to i tak zrobiliśmy raczej dobry uczynek, więc spoko, tutaj wszystkie odkładamy, niech oni sobie je tam przenoszą gdzie chcą, czy pod choinkę, czy gdzie tylko tam chcą. Cyk, 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 co tu jeszcze? A, jeszcze tu mamy prezenty i w sumie powinni pozbierać jeszcze te po drodze prezenty pogubione. Ja nie wiem w ogóle, czy ktoś tutaj solidnie podchodzi do swojej pracy, czy nie. Dobra, także zrobiliśmy, widzowie, mega dobry uczynek, mamy tutaj normalnie następne zlecenie załatwione. A ty co w ogóle, cwaniaku? Ty czemu jesteś zamaskowany? Pokaż twarz. Chodź, to ci pokażę, chodź. Ej, wiesz co, dziwnie wyglądasz. Może jakieś prace na wysokościach jesteś zainteresowany? Jasne, że tak, oczywiście, chodź. No dobra, ale czekaj, bo ja się tu nie zmieszczę, muszę się przeczołgać, a to trochę mi zajmie, okej? Także zobacz, czołgam. Słuchaj, pokazuj twarz, bo inaczej takich klientów to ja nie obsługuję bez twarzy. Ej, co jest grane? Moją pułapkę. I co, i myślisz, że ja sobie stąd nie wyjdę? Serio? No jasne, że sobie stąd nie wyjdziesz, to jest moja pułapka. A widzisz, że mam, słuchaj, normalnie takie wysokie nogi? Patrz na to, ja sobie wyskakuję, ty. Nie, normalnie nad mnie nie zasypiesz. I co? Łysuk? Jak on to zrobił? Stary, ja mogę tak wysoko skakać, nic mi nie straszne. Ty przyznaj się, ty jesteś w tej szajce złodziei, którzy kradną prezenty na święta? Tak, ale my robimy to z dobroci, my nie chcemy źle. A, dobroci kradniecie prezenty, tak? Żebyście mieli udane święta po prostu. Nie, żeby ci, co nie mają prezentów, nie dostali je. My tak wszystko zrobimy, wywołamy, że to wszystko będzie dobrze. No to dziwne, słuchaj, bo tam ogólnie było napisane, że wiesz co, że prezent od Mikołaja kosztuje 100 zł i co, i że wy niby je ukradliście i za darmo chcecie rozdawać, poważnie? Tak, i my za darmo rozdamy tym dzieciom, które mieli nie dostać. No nie wiem, słuchaj, trochę mnie wkręcasz, mi się zdaje. Zresztą nie ufam takim typom jak ty i nie wiem właśnie, co tutaj zrobić w tej sytuacji. Możemy wziąć, słuchaj, część prezentów i mogę powrzucać do kominów biednym dzieciom, ale słuchaj, ogólnie to wiesz co, dziwnie to wszystko wygląda. Będzie super pomysł, to dawaj to zrobimy. No to czekaj, ale na pewno nie dam tobie na własność tych prezentów, ja będę za nie odpowiadał. Jasne, oczywiście, ja nawet nie chcę. Masz listę ogólnie biednych dzieci, którzy nie dostaną w tym roku na święta prezentów od Mikołaja. Tak, to jest Marek, tutaj mieszka, tutaj. Naprzeciwko domu burmistrza. A, przy domu burmistrza, dobra, to ja tam do komina normalnie, bo ja w ogóle idealnie bym się spisał w roli Mikołaja, patrzcie, normalnie jest tutaj domek, cyk, rzucam prezent dla chłopaka. No i jest gitara, ty. Normalnie dobrze mi idzie. Gdzie dalej lecimy, ty? A jeszcze Syn Pro. Co jak ty mi podajesz w ogóle takie, wiesz co, dzieci, które tak naprawdę były niegrzeczne i nie powinny dostać prezentów w te święta? Nie, to jest wszystko sprawdzone, weryfikowane z listą grzecznych dzieci. Dobra, tutaj Synek Pro w ogóle, tutaj nie ma w ogóle komina. Dobra, to tu położę. Gdzie lecimy dalej? Na szybko. Ej, dobra, tu jest jakieś dziecko w ogóle, czekaj, może mu damy. Proszę, wszystkiego najlepszego z okazji świąt na Mikołaja. Dobra, widzowie, także ja tutaj postaram się właśnie z tym ziomeczkiem porozdawać prezenty biednym dzieciom, które mają nie dostać w tym roku prezentów od Mikołaja. A z wami się żegnam, trzymajcie się, pa, pa!